Hi, lovely birds! Dzisiaj zabieram Was w podróż kulinarną. Będziemy przygotowywać Waszą ulubioną sałatkę. Ja wybrałam moje ulubione warzywa i będziemy z nimi przygotowywać so-called chap-chap salad, czyli sałatkę ciach-ciach. Jaki jest pierwszy bardzo ważny step before preparing our salad? Of course, we need to wash our vegetables. Pamiętajcie, vegetables, to właśnie tak wypowiada się to słowo. Okej, ale jakie warzywa tutaj mamy? Ja wybrałam swoje ulubione. Eggplant or aubergine. We have a red pepper and cucumber. Żeby przygotować te warzywa, będziemy je kroić, ale również obierać. Do tego będzie nam tutaj niezbędny a knife, czyli nóż. Pamiętajcie, że K w tym słówku jest nieme. No dobra, ale co będziemy z tym nożem robić? We're gonna prepare our chap-chap salad, czyli siekaną sałatkę. Chap-chap dosłownie oznacza kroić, siekać na takie drobniutkie kawałeczki. Co więcej, będziemy obierać ze skórki nasze już umyte vegetables. Jak powiedzieć obierać? We're gonna peel our veggies. Jeżeli usunęliśmy już skórkę, przechodzimy do kolejnego etapu. So we're gonna chop-chop. No dobra. So we are adding it here. We're placing our veggies. Tutaj dajemy sobie nasze warzywka. No dobra, no to powtarzamy to słownictwo. Kolejny etap. We're gonna peel red pepper, right? Remember, peel. Powtórki są bardzo ważne, więc starajcie się je co jakiś czas wprowadzać do swojej dziennej nauki. Nasty pepper. Nie jest tak łatwo, uwierzcie. Ach, soki pryskają. So juicy. Juicy, czyli takie dosłownie soczyste. Niektórzy ludzie lubią jeść warzywa ze skórką, ale ja niekoniecznie. Not necessarily, you know? Okej, teraz będziemy potrzebować... We need a big spoon. Tablespoon or teaspoon? Of course a big one, right? Obviously. Jak już mamy dużą łyżkę, to nasze składniki tutaj przekładamy, ale słuchajcie, nauczę Was jeszcze ciekawszych zwrotów, bo potrzebujemy jakichś przypraw. So, here we go! We have spices! Let's add some, right? No i żeby też nie było zbyt sucho, dodajemy oliwę. Olive oil. Nasza sałatka jest almost ready. No to teraz zajmiemy się naszymi warzywami. What we gonna do here? Co będziemy tutaj robić? No, warzywa są już umyte, więc myślę, że zamarynujemy je. So we gonna pickle them, right? First, let's cut them again. Wszystko wrzucamy, ciach, ciach. And here we go, let's combine. Now we gonna use tablespoon. Teraz używamy dużej łyżki, żeby to fajnie i dobrze wszystko wymieszać. No dobra, teraz potrzebujemy patelni. This is a pan. No i podsmażymy to, żeby otrzymać ostatecznie crispy vegetables, czyli chrupkie, chrupiące warzywa, bo takie najbardziej lubię. So we're gonna prepare our crispy veggies. Here we go. Just check the temperature. Sprawdzajcie temperaturę, bo nie chcecie, you don't wanna burn it, right? Nie chcecie spalić tych warzyw. One mają być crispy. Crispy, czyli chrupiące. So we're gonna flip vegetables after 2 minutes. Przekładamy, obracamy na drugą stronę. But remember, pamiętajcie, we're gonna master our skills. I będziemy cały czas szlifować nasze umiejętności i kulinarne, i te językowe. Okay, I think it's ready. Myślę, że już jest gotowe. Więc so we're gonna take it out of the pan. Okay, so let's add some salad. Dodajmy trochę sałaty. Sałatki naszej. I think it's so delicious, isn't it? It looks so colorful. Okay, that's it, guys. To wszystko. Nasza prosta sałatka, ale jakże smaczna. Jest już gotowa, więc w ten sposób możecie też ciekawie uczyć się języka angielskiego, wykorzystując swoje pasje. Motywacja jest bardzo ważna, so focus on your goals. I pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, to będziecie mogli gotować przeciekawe potrawy razem ze mną. Dajcie znać w komentarzach. Na następny raz możemy ugotować coś znacznie ciekawszego i przy okazji poćwiczyć zupełnie inne słownictwo z innej kategorii. Bye bye, enjoy your meal, bon appetit. Tutlo. Szkoła angielskiego online.